No witam. Tym razem nieserdecznie. Dzisiaj mam zły humor, ponieważ dzisiaj znowu musimy oglądać, bo prosiliście najwyraźniej, kolejny odcinek programu Na Ratunek 112. Dlaczego akurat ten odcinek, nie mam absolutnie pojęcia. Boję się, że zaraz się przekonam. Ale dobra, zanim jeszcze przejdziemy do oglądania, jak zawsze na początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama. No i co, spełniłem wszystkie wymogi typowego youtubera? Poprosiłem o łapkę w górę, subskrypcję i wejście na Instagrama? Coś jeszcze zostało? Nie? To chyba tyle, tak? Tak? Dobra, oglądajmy! Zapraszam! 28-letni nauczyciel plastyki w liceum ogólnokształcącym od niedawna spotykał się z Marzeną Witczak. Uuu, pan po ASP! Szybko ustąpcie mu miejsca w autobusie, on i tak ma wystarczająco smutne życie. Oczywiście, kochani, absolutny żart, nie denerwujcie się, bo ja już widziałem, jak wy tam klikacie komentarze: Paweł ze Strzelańcu ASP to jest poważna szkoła. Ja wiem, ja rozumiem, to jest kanał komediowy. Spokojnie! Przepraszam za spóźnienie. Jakie piękne kwiaty, dziękuję ci dla bardzo. Dla najpiękniejszej. Idziemy do kina? A może chcesz coś zjeść? Nie, chodźmy na spacer, jest taka ładna pogoda, ja uwielbiam ten park. Wybrała spacer w parku ponad jedzenie. Marzena, słuchaj, to jest moja wina, okej? To jest absolutnie tylko i wyłącznie moja wina, ale to pomiędzy nami to raczej nie wyjdzie, rozumiesz, no? Biegłam do ciebie, cała się zgrzałam, słuchaj, co bym się przeszła gdzieś. Co? Nie podoba ci się moja bluzka? Nie, tylko ta broszka. Nie, 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 tylko ta broszka zwróciła moją uwagę. To jest czyste srebro? Nie przepadam za pojemkami. No, to mój tato ciebie raczej nie polubi. Co? Dlaczego? Bo mój stary jest Spider-Manem! Takim z brzuchem oczywiście. Patrzyma w domu takich kilka włochatych paskud w terrarium. W domu? Hoduje tarantulę? Albo czarne wdowy? Nie znam się, nie wiem, nie pytaj takie rzeczy, jego kiedyś zapytasz. A, czarne wdowy! Wspaniale! Nie, nie mam z tym problemu! Czy hodowanie czarnych wdów w domu jest w ogóle legalne? Sprawdźmy to. Czy... Najczęściej wyszukiwane pytanie w Google mi się pojawiło. Czy czarna wdowa jest groźna? Mordo, nie jest! Czarna wdowa, którą można legalnie hodować w Polsce. Fuck sake. Miesiąc później Marzena przeprowadziła się do Zygmunta, który zaprosił na obiad rodziców ukochanej Bogdana i Sylwię Witczaków. Miał nadzieję zrobić na nich jak najlepsze wrażenie. Cholera jasna! Telega! Jego się tutaj akurat nie spodziewałem! Autentycznie. Aktualnie 90% mojej pracy na kanale Lakardum polega na tym, że szukam odcinków, gdzie nie występuje pan Telega. Ale przysięgam, że z każdym dniem jest coraz ciężej. Ja jestem pewien, że ten aktor grający pana Telegę, on dosłownie codziennie nagrywa kolejne odcinki innych paradokumentów. I w sumie to zajebiście dla pana, naprawdę dobrą pracę pan sobie wywał, gratuluję. No dobrze, więc zobaczmy, czym nas dzisiaj pan Telega zaskoczy. Bardzo mi miło państwa w końcu osobiście poznać, bardzo się cieszę. Chłopie? Stałeś już? Ty nawet nie masz pojęcia, jakiego właśnie zaszczytu dostąpiłeś. Ja bym oddał wszystkie swoje pieniądze, byle tylko móc zbić pionę z panem Telegą. No ja też jestem ciekaw, kto zawrócił w głowie mojej marzeńce. Usiądźmy do stołu może. A i w ogóle, gdy widzicie ten odcinek, jest grudzień, czyli już święta nadchodzą. W radiu prawdopodobnie już gra Mariah Carey. Ubrałem maneki na świątecznie, a nie chyba. Za to ja jestem dzisiaj Grinchem. Ślank. No, to żeście nas przyjęli, tym się chyba nie najemy, co? No ja przepraszam bardzo, polski dom. Gdzie jest galareta i kiełbasa? Zaraz będzie obiad, spokojnie. On się nie gotuje. No, zapachy są, powiem, niesamowite. A Bogu się proszę się nie przejmować. Ale wcina te orzeszki. O, fuck sake, dobra, już wiem. Okaże się, że on jest uczulony na orzechy, prawda? Szybko mi to poszło. Nigdy nie lubił chłopaków naszej Marzenki. Chyba Czurunia tatusia. Raz już chyba gotowy, pójdę zobaczyć. Ja wrócę. No coś, Marzenka mówiła, że boi się pająków. To znaczy, wiecie państwo, nie, że się boję, ja po prostu nie przepadam za nimi. Marzenka, kurka wodna, no ten chłopak chce zaimponować twojemu tacie, tak? Twój tata ma największe hobby, najwyraźniej pająki. I mówisz ojcu, że ten twój nowy chłopak się boi pająków? Ty wiesz, co ty właśnie zrobiłaś? Zepsułaś wszystko! Trochę jakby waszym ojcem był policjant. Cześć tato, poznaj mojego chłopaka, Krzysia. Krzysiu nienawidzi policji. Wiesz, ale bardziej od tchórzy nie lubię kłamców.
Ale ja nie kłamię. Boguś, przestań. Przecież nie przyszliśmy tutaj na przesłuchanie. No, zobaczymy. Próbowałem zrobić jak najlepsze wrażenie na rodzicach Marzenki. Jej ojciec zaskoczył mnie tym pytaniem o pająki. Nie chciałem wyjść na mięczaka, więc skłamałem, a jej ojciec niestety chyba to wyczuł. Nie najlepiej zaczęła się nasza znajomość. Chwilę później Zygmunt, Marzena i jej rodzice zasiedli do wspólnego obiadu. I jak zupa, tato? A tam ojciec łapie talerz i niczym Magda Gessler. Ohydne! No, nawet dobra. No, z ust mojego męża to prawdziwy komplement. No, z czego zrobiłeś łupę? Z kurczaka czy z kar? O, i nadchodzi uczulenie na orzechy. Kurka wodna, kto się spodziewał, no nie? Bogdan, co się dzieje? Tata? Chyba się zadławił. Rób coś! Tatuś, błagam, wypluj to! Tata, wypluj! Curuś, nie mogę! Jedzenie by się zmarnowało, nie mogę wypluć! Dobrze, chłopie! Taka okazja się już nie nadarzy! Bij teść! Dwoje na 112! Kiedy już myślałem, że udało mi się w końcu zaimponować rodzicom Marzenki, zdarzył się ten nieszczęśliwy wypadek. Nie wiedziałem, jak mam pomóc panu Bogdanowi. Byłem pewien, że zaraz się udusi. Kochani, ja przeszedłem kurs pierwszej pomocy i to jest akurat bardzo proste. Zatykamy ojcu nos i ściskamy z całej siły. Albo orzeszek wyleci gardłem, albo głowa ojca eksploduje od tego ciśnienia. Po 50% szansy, no decydujcie. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 21, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, z tej strony Marzena Witczak. Mój tato czymś się zadławił, zaraz się udusi. Proszę o adres zgłoszenia. Bronickiego 59, mieszkania 17. Pani Marzeno, niech pani włączy w telefonie system głośno mówiący, to ułatwi nam komunikację. Proszę powiedzieć, czy tata jest przytomny? Tak szczerze to nie jestem pewna. On jak przed telewizorem leży, to zawsze wygląda, jakby był nieprzytomny. Tak, jest przytomny, ale zrobił się cały czerwony. Proszę opisać objawy taty. Czy poszkodowany kaszle? Nie, ale świszczy mu w płucach. W przypadku zadławienia w pierwszej kolejności należy rozpoznać jego typ. Jezu, ale ten chłopak to naprawdę korzysta. Ile on tego ojca bije? Zadławienie słabe objawia się kaszlem. Zadławienie silne objawia się świstem w płucach. Ciało obce zamyka światło dróg oddechowych i należy szybko udzielić pomocy poszkodowanemu. Mogę przyznać, że to nie jest zbyt przyjemna rzecz. Kiedyś w dzieciństwie też zadławiłem dosłownie kawałkiem mięsa na grillu i mi zrobili ten ruch, ten... I wyplułem to mięso i przeżyłem, dzięki Bogu. Ale myślę, że mniej więcej w tamtym czasie mój mózg nie miał wystarczająco tlenu i wtedy się tak mniej więcej stałem właśnie taki lakarnumowaty trochę. Wracając, bardzo niebezpiecznie, uważajcie na to, jak przeżuwacie, serio. Czy oprócz pani i pani taty jest jeszcze ktoś w mieszkaniu? Tak, jest. Mama i mój chłopak, klepię go po plecach, ale to nic nie daje. Proszę tego nie robić. Poszkodowany zacznie automatycznie nabierać powietrze w płuca, co może zablokować jego drogi oddechowe. A może niech się czegoś napije? Nie, woda może przesunąć ciało obca do tchawicy. Proszę powiedzieć, czy poszkodowany próbował odkaszlnąć? Tak, on cały czas próbuje, ale to nic nie daje. Dobrze, w takim razie jedna osoba będzie musiała wykonać chwyt Heimlicha. O, to jest akurat ciekawe. Ja zawsze chciałem wiedzieć, jak się wykonuje ten ruch, żeby na wszelki wypadek wiedzieć, jakby komuś się coś stało, no nie? Więc obserwujemy teraz uważnie, jak to się robi. Ja to zrobię. Proszę stanąć za poszkodowanym. Pochylić go do przodu. Objąć rękami mostek na nadbrzuszu. Kiedy ułoży pan ręce, proszę nacisnąć je energicznie do wnętrza ku górze. Ja naprawdę muszę skończyć kurs pierwszej pomocy, na serio, no. Niby w szkole mnie uczyli, ale wiem, jak wygląda nauka pierwszej pomocy w polskiej szkole. No wcale jej nie ma. Udało się, wyplułem! Będę żyć! Będę żyć! Ale ten kawałek to się nie zmarnuje. Niam, 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 niam. Znowu! Bogdan, powiedz coś. Halo? Co z poszkodowanym? Chyba się udało. Dobrze, teraz proszę się upewnić, czy tata nie potrzebuje pomocy medycznej. Tato, jak się czujesz? Jezus, pana, widzieliście jego minę? On już Jezuska widział. Chyba jest dobrze. Gdyby jednak pojawiły się jakieś problemy, proszę zgłosić się do lekarza lub ponownie zadzwonić na numer ratunkowy 112. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia, tak zrobimy. Dziękuję.
Najczęstszą przyczyną zadławień jest łapczywe spożywanie pokarmów przeplatane mówieniem. A tam łapczywe od razu, tam dajcie spokój. No. To tym doprawiasz swoje zupki, kucharzyno? Przepraszam, ja... Co mi po twoim przepraszam? Ja się mało nie udusiłem. Ale chciałbym zauważyć, proszę pana, że ten marny kucharzyna, no owszem, naraził pana zdrowie. Ale potem pana uratował, no nie? Come on, to się liczy. No to mamy czeski remis. Tato, ale Zygmunt nie... Ty mi teraz tu nie tatuj! Wychodzimy, Sylwia! Zygmunt mocno przeżywał niefortunny wypadek ojca Marzeny. Jakiś czas później zebrał się na odwagę i zadzwonił do niego, aby go przeprosić. Halo, słucham. Dzień dobry panu, z tej strony Zygmunt Sikora. O co do mnie dzwonisz? Chciałem w ogóle się spytać, jak się pan czuje? A co, znowu zupką chcesz mnie nakarmić? Otóż nie, tym razem mam pieczeń. I tym razem się uda pana pozbyć. Ale naprawdę, to był wypadek. Ja nie mam pojęcia, skąd ta nakrętka się tam wzięła. To ja ci powiem, geniuszu, z butelki. Naprawdę, nie chcę, żeby pan się na mnie gniewał. Mogę to jakoś naprawić? Zostawisz moją córkę w spokoju, będziemy kwita. A, tylko córkę wystarczy zostawić? To nie ma problemu, to dziękuję, miłego dnia panu, do widzenia. Nie, chwila. Co się właśnie stało? Bardzo zależy mi na Marzence. Bardzo pana proszę, spotkajmy się. Chciałbym osobiście pana przeprosić. Halo? Dobrze, skoro nalega, zapraszam cię, jestem w domu sam. To sobie pogadamy jak facet z facetem, o ile jesteś facetem. To nie brzmi dobrze. To brzmi, jakby ten chłopak miał zaraz zostać wrzucony przez pana Telegę do terrarium pełnego tarantul. Ale co ty, facet, nie jesteś? Nie chcesz sobie siedzieć z pająkami? Ucieszyłem się, że ojciec Marzenki w ogóle chciał ze mną rozmawiać i mnie zaprosił do siebie. Nawet nie przyszło mi to do głowy, że mógł mieć wobec mnie jakieś złe zamiary. Jezus Maria, i zaczyna się. Wychodzi ta prawdziwa natura pana Telegi. Jezu, jak kocham tego aktora. Wkrótce Zygmunt zjawił się pod mieszkaniem Witczaków. Po chwili drzwi otworzył mu ojciec Marzeny. Wchodź szybko. Wchodź do środka. Im bliżej spotkania, tym bardziej się stresowałem. Ojciec Marzenki nie należał do przyjemniaczków. Miałem nadzieję, że wyjaśnimy sobie wszystko jak faceci, a pan Bogdan przyjmie moje przeprosiny. Taki mały prezent. Marzenka wspominała, że lubi pan whisky. Kiedy Zygmunt wszedł do mieszkania rodziców Marzeny, jego uwadze nie uszło dziwne zachowanie Bogdana Witczaka. Dobra, panie Bogdanie, niech mi pan powie, ile tych czarnych wdów uciekło, bo to chyba o to chodzi, prawda? Stało się coś? Uważaj, jak nogi stawiasz na kroki. Zamknij drzwi, bo ucieknie. Kto? Tekla! A kto to jest Tekla? Tarantula uciekła mi z terrarium. Pan żartuje. A czy ja wyglądam na takiego, co żartuje? Wtedy przypomniałem sobie, co mówiła Marzena. Że jej ojciec hoduje w domu egzotyczne pająki. No, to ja fanem pająków nie jestem. Pozwolę sobie wyjść. Do miłego oglądania, kochani. Powodzenia tam wam życzę. I wiecie, tam jak na koniec odcinka, jak zawsze mówię, łapka w górę i subskrypcja, bla bla bla. Odcinek za dwa dni o 16:00. Do zobaczenia, cześć. Dobra, nieważne jednak, kochani. Nieważne, wracam. Przypomniałem sobie, że po drugiej stronie tych drzwi stoi dosłownie komornik, więc muszę dalej nagrywać. Wie pan co, ja sobie przypomniałem, ja muszę iść. Myślałem, że mi pomożesz. Słuchaj, pająk nie jest aż taki malutki, no ale wiesz, co dwie pary oczu to nie jedna. No dobrze, pomogę panu. Przysięgam, nigdy wcześniej się tak nie bałem jak wtedy. Świadomość, że gdzieś pod moimi nogami może być pająk wielkości ludzkiej dłoni, doprowadzała mnie do paniki. Pamiętaj, kochany, istnieje taka zasada, że pająk bardziej się boi ciebie niż ty jego. Więc jeżeli by cię ugryzł, to też go upiernicz. Tak wiesz, pająki nie lubią. Jezu. Ja się trochę cykam. Ja się trochę cykam. A, zadowolony? Wiedziałem, nie dość, że cykor, to jeszcze kłamca. Proszę, niech mnie pan
Proszę. Przestań panikować, takie duże chłopie. Proszę się, słabo. Przestań się wygłupiać. Co ty się, chłopcze, wygłupiasz? Widać, że Warszawa, jak tylko te sałaty jej ma jakieś ataki paniki. Masz tu kiełbasę, trochę tłuszczu, zeżyj i poczujesz jak prawdziwy chłop. Dokładnie wam właśnie przedstawiłem, co się dzieje w umyśle pana Telegi. Co ci jest? Ty no, nie wygłupiaj się, wstawaj. Przestań, ty wezwanie po pogotowie. Czułem, że coś złego się ze mną dzieje. To nie był zwykły napad paniki. Od jakiegoś czasu pogorszyła mi się kondycja, szybko dostawałem zadyszki. Wtedy jednak w ogóle o tym nie myślałem. Kierował mną tylko strach przed pająkami. Ja wiem, że to jest absolutnie mimowolne, że on się położył na tej ziemi. To od niego w ogóle nie zależało, bo poczuł się chory, no upadł po prostu. Ale jednocześnie... Chłopie, jak tam są wypuszczone pająki, to ziemia nie jest dobrym miejscem do leżenia. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 9. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Tu Bogdan Witczak z tej strony. Tak, pan Bogdan? O, co tam u pana, panie Bogdanie, nowego? Chłopak mojej córki wpadł w panikę. Nie wiem, co mam zrobić. Kiepsko z nim. Proszę o pana adres. Wiktor Skawel 72 przez 1. Rozumiem. Czy poszkodowany jest przytomny? Tak, jest przytomny, ale wygląda, jakby zaraz miał zemdleć. Wspominał pan, że to jest napad paniki? Tak mi się wydaje. A co się stało? Dlaczego poszkodowany jest w takim stanie? No wie pan, taka głupia historia związana z pająkami. Ja serio czekam, jak on to wytłumaczy. Wiedziałem, że boi się pająków i go trochę podpuściłem. Ja chcę wyjść z mieszkania tylko. Nie, puszczę cię nigdzie z domu, dzwonię teraz na pogotowie. Ja muszę zbadać cię lekarz. Ale co tam się dzieje? On chce wyjść z mieszkania, ale to chyba zły pomysł. Niech pan spróbuje go uspokoić, dobrze? Próbuję, ale jest tak wystraszony, że nic do niego nie dociera. To może ja postaram się z nim porozmawiać. Proszę włączyć w telefonie tryb głośnomówiący. Teraz pana słyszy, proszę mówić. Jak ma na imię chłopak pana córki? Zbigniew. To znaczy Zygmunt. Panie Zygmuncie, mówi operator numeru alarmowego. Proszę powiedzieć, jak się pan czuje? Co panu dolega? Jak chcę wyjść? Wie pan co, nie jestem przekonany, czy to jest dobry pomysł. Prawdopodobnie ma pan atak paniki. Panie Bogdanie, proszę położyć rękę pana Zygmunta na swojej klatce piersiowej. Chodzi o to, żebyście panowie pooddychali chwilę spokojnie i miarowo. To jest dość ciekawe i naprawdę przydatne. No, kto mówił, że kanał Lakardum nie uczy i nie bawi? To chyba działa, uspokoił się. Co jest, No i zadziałało. Zygmunt. Panie Bogdanie, co się dzieje? Zemdlał. Jasna cholera. Nie wiem, co z nim się dzieje. Czy poszkodowany oddycha? Tak, oddycha. Ale boję się, że to może być jakiś zawał. A dlaczego pan tak uważa? No bo wcześniej się łapał tak za serce, jakby to kłuło, czy bolało. Później miał taki ciężki oddech. Mój ojciec świętej pamięci też miał podobnie, jak miał zawał. Nie no, fajna historia i w ogóle, bardzo ciekawa. Ale może być karetkę wysłał, co? Tam ten chłopak umiera! Mówi operator numer 9 na Wiktorskiej 72 przez 1. Mam mężczyznę z objawami duszności i bólami w klatce piersiowej. Właśnie stracił przytomność. Zrozumiałem. Wysyłam karetkę. Ej, chwila. Mimo, że sobie z tego żartowałem, to ja byłem pewien, że on gdzieś tak w połowie tej rozmowy już karetkę wysłał. A on dopiero to robi? Serio? Serio. W jakiej pozycji leży poszkodowany? Na plecach. Dobrze, proszę jeszcze raz sprawdzić oddech poszkodowanego, a następnie ułożyć go w pozycji bocznej, bezpiecznej. Boże, co ja zrobiłem? Kolejną osobę zabiłem, cholera jasna, to już szósta będzie. Panie Bogdanie, proszę się uspokoić. Niech pan wykonuje moje polecenia. Oddech jest użyłem. W tej chwili to, co jest najważniejsze, to musi pan cały czas monitorować oddech poszkodowanego. I aby ułatwić mu oddychanie, proszę ściągnąć poszkodowanemu biżuterię, poluzować odzież i może otworzyć okno. Chciałem go tylko nastraszyć tym pająkiem. Nie wiedziałem, że to się tak skończy. Ja rozumiem, no najprawdopodobniej pan Zygmunt ma fobię. Ale żeby od razu tracić przytomność, ja tego nie rozumiem. Jakie gustowne klapeczki. God dang. Kilka minut później na miejsce przybyli ratownicy i przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Pogotowie ratunkowe. Halo, dzień dobry, czy pan mnie słyszy? Halo, dzień dobry. Teraz. I co z nim? Przeżyje? Słyszę, że ratownicy są na miejscu. W takim razie ja się rozłączam. Tak, dziękuję za pomoc. Dziękuję. Poszkodowany mężczyzna był młody i w sile wieku.
Chociaż 20-parolatkom również zdarzają się zawały serca. 20-parolatkom też się zdarzają zawały serca? Oj, niedobrze, nie, no to niedobrze. Halo, jest oddech, jest tętno, mierzymy parametry. Halo, czy pan mnie słyszy? Czy pan ma jakieś urazy widoczne? Coś tu jest? Nie, pacjent cały, dobrze, sprawdźmy saturację. Zrobimy EKG, zmierzymy parametry życiowe. Okej, będziemy pana zabierać do szpitala. I właśnie dlatego nie lubię do końca programu Na Ratunek 112. No owszem, nauczyliśmy się w tym odcinku, jak zachować się, gdyby ktoś zadławił się, a także jak pomóc osobie, która ma atak paniki. Natomiast ta druga część odcinka, gdzie już oglądamy tą pomoc medyczną od ratowników, te EKG, saturacja, bla 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 bla, to jest nuda, no cholera jasna, no... Dosłownie oglądałem przez drugą połowę odcinka procedury medyczne bez jakiejkolwiek fabuły czy historii. Nie bawi się rewelacyjnie. Boring! Poprosimy pana o pomoc, niech pan poda tą deskę. My weźmiemy pana, przełożymy na bok i pan ją wtedy podsunie pod pacjenta, dobrze? Przepani, no to jest pani praca, a nie moja, więc tam powodzenia. Nie denerwujcie się, że ja cały czas tak obrażam pana Telegę. Obejrzyjcie sobie wcześniejsze odcinki z jego udziałem. Zrozumiecie, o czym mówię. Na oddział intensywnej terapii przyjęty został 28-letni mężczyzna z podejrzeniem zawału serca. Szybko udało nam się ustabilizować jego stan, a dalsze badania wykazały, że pacjent ma ubytek przegrody międzyprzedsionkowej w sercu. Była to ukryta, wrodzona wada serca, która przez długi czas nie dawała żadnych objawów. Zastosowaliśmy leczenie doraźne, po którym pacjent został skierowany na dalsze konsultacje kardiologiczne. Czyli teraz tak myślę, że w sumie pan Telega to chyba mu ocalił życie dosłownie. Bo ten chłopak mógłby żyć z tą wadą serca, nie wiedząc o niej, aż w końcu by padł nagle nie wiadomo kiedy. A jak pan Telega wywołał ten atak paniki, ta wada serca się ujawniła i teraz można to leczyć. No, ja bym panu Teledze dziękował, chłopie. Też bądź bohaterem w swoim domu. Od dramatycznych wydarzeń minął miesiąc. Zygmunt wracał do zdrowia i podjął leczenie w poradni kardiologicznej. Jestem w stanie się założyć dosłownie o cokolwiek, że to jest ta sama zupa, ta sama sałatka i wszystko to same, co jedli w pierwszej scenie. W niedługim czasie czekał go zabieg, który miał na celu wyeliminowanie wrodzonej wady serca. Ale ta zupa taka czterodniowa, pychota. O! O kurczę! Co jest? Serio, Zygmunt? Znowu? Ja naprawdę nie wiem, skąd to się tam wzięło. No to już może lepiej więcej nic nie gotuj, co? Cholera jasna, za którymś razem mi się uda pozbyć tego teścia. No, okej. Chodzi? Chcieliśmy was, dziewczyny. Szkoda, że nie widzicie waszych nic. Mieliśmy z tatą Marzenki trudny początek znajomości, ale ostatecznie po tym wszystkim polubiliśmy się. Nie miałem pojęcia o swojej chorobie. Pewnie gdyby nie lęk przed pająkami, jeszcze długo bym żył w nieświadomości. Cieszę się, że już wszystko powoli wraca do normy. I nie dodałeś, że gdyby pan Telega cię nie wystraszył, chłopie, no ty podziękuj mu! Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia arachnofobii jest desensytyzacja, czyli stopniowe zmniejszanie reakcji na obiekt wywołujący strach. Ja raczej podziękuję. Nie będę się stopniowo zbliżał do węży czy do urzędu skarbowego. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Jak mam być szczery, to ten odcinek był naprawdę spoko. No, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób radzić sobie z osobą z atakiem paniki i w jaki sposób sobie radzić z osobą, która się zadławiła jedzeniem. Jak dla mnie to jest super. Czegoś się nauczyliśmy. I aż chcę się powiedzieć, kanał Lakarnum tak warto oglądać. Nie powiedział nikt nigdy. Dobra, dziękuję, kochani. Oczywiście, jak zawsze, koniec, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Instagrama. I oczywiście w wiadomości prywatnej na Instagramie wysyłajcie mi propozycje odcinków, które chcielibyście, żebyśmy skomentowali na kanale Lakarnum. I jak już wysyłacie, to wysyłajcie nie tylko numery odcinka, ale także nazwy paru dokumentów, dobra? Bo czasami dostaję numery odcinków i ja nawet nie wiem, co to jest za para dokument. Dobra, kochani, dzięki wielkie, oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia. Ja naprawdę zajrzę zaraz do lodówki czy do szafy i w obu tych miejscach będzie pan Telega naraz. On się normalnie klonuje.